Jestem beznadziejna. Aha, bo to jest zaklejone. Blogerka. Znaczy vlogerka, jeszcze gorzej po prostu. Cześć kochani, kochane, witam was serdecznie. Mam na imię Kinga, a to jest kanał The Pink Rook. Zapomniałam, gdzie nazywa mój kanał. Dzisiaj na kanale będzie coś, czego nie było bardzo dawno. Jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku, 2 lata temu również, subskrybowałam masę tych takich różnych pudełek, chciałam powiedzieć subskrypcyjnych, ale to jest takie masło maślane. Po prostu subskrybowałam dużo tych takich pudełek, gdzie wiecie, płaci się co miesiąc, jakieś glossy boxy, bla bla bla, jakieś francuskie straty daty. Płaci się w każdym razie co miesiąc i co miesiąc przychodzi do nas jakaś paczka niespodzianka z nie wiadomo czym, albo kosmetykami, albo dodatkami, jakieś takimi różnymi rzeczami. Większość z tych rzeczy okazała się po czasie gdzieś tam nie wypałem i te subskrypcje zostały przeze mnie anulowane. Dzisiaj przychodzę do was z nową subskrypcją. Pudełko o bardzo takiej tajemniczej nazwie NMNL, czyli No Make No Life, czy coś takiego. I jest to, co ciekawe, pudełko, które przychodzi do nas z Japonii i to jest pielęgnacja azjatycka, japońska w większości. Działa to tak, że płaci się $29, przesyłka jest darmowa, nie płaci się z tego, co ja tutaj widziałam, słabsza, ja nie płaciłam. No i tyle. I przychodzi do nas, to jest moja pierwsza paczka, jeszcze nie otwierałam i po prostu umierałam cały dzień, żeby po prostu zobaczyć, co tam jest. Także bez zbędnego przeciągania, może otwórzmy i zobaczmy, co to jest, czy to jest warte po prostu świeczki, z czym to się je, czy to warto subskrybować i czy można sobie nie podciąć gardła takim największym nożem na świecie. Ragnar coś rusza tą, jak to się nazywa, zasłoną. Ragi, nie ruszaj. Dobra, w każdym razie moje pierwsze otwarcie. Pudełko dostałam od tej firmy, co prawda, ale nie ma to jak zwykle żadnego znaczenia dla mnie. Zresztą wiecie, jak to u mnie działa i film nie jest sponsorowany. Dobra, NMNL, czyli No Make No Life. Nazwa jest dziwna i nie rozumiem jej do końca. Ale może się to wyjaśni. Dobra, jedziemy. Tak jak mówiłam, pudełko kosztuje $29. O, tu jest ta nazwa No Make No Life. No i przychodzi co miesiąc. Fajne jest to właśnie, że nie ma dodatkowych opłat, bo często w tych pudełkach jest tak, że płacimy jakąś bazową cenę, a potem oprócz tej ceny trzeba płacić za opakowanie, za wysyłkę, co nie jest jakby za różowe zawsze. No i fajnie, że to są całkiem inne kosmetyki, czy nie są jakieś odrzuty, jakieś stare, śmierdzące kosmetyki, które gdzieś im zalegają w fabrykach albo w jakichś magazynach, tylko no, mam nadzieję, że jakieś takie fajne, nowe, oryginalne rzeczy. I to jest tak, No Make No Life, muszę przykleić, żeby nie mówię co jest, może też nie chcę sama widzieć. Volume 6, czyli rozumiem, że to jest szóste opakowanie, July 2017, czyli że na lipiec. I nie będę pokazywała może co jest w środku, bo wtedy wszyscy sobie zrozumiemy co tam w środku jest. Ja tutaj może tak będę to miała i zamkniętymi oczami będę nurkować i patrzeć co jest. Najpierw dostajemy, o, ciekawy. Mirror Compact, to jest po prostu ten, penseta to taka do brwi, penseta z takimi jakimiś zebrowymi holo nalepkami i przychodzi fajnie, bo w opakowaniu z lusterkiem, czyli od razu można sobie się nią pobawić. Jak to działa? Nie umiem tego otworzyć, dobra. Jestem beznadziejna. Aha, bo to jest zaklejone. Blogerka. Znaczy vlogerka, jeszcze gorzej po prostu. Zobacz, spróbuję to otworzyć tak, żeby tego wszystkiego nie... ten i żeby się nie zabić tym największym nożem na świecie. Dobra, jest. Co tam, Regi? Pies krąży. Myślisz, że zepsuje? Nie, udało się nie zepsuć. Dobra, tak to przychodzi zapakowane. Dosyć bystre, że dostajemy po prostu tutaj lusterko, w którym nawet widać, co można zrobić, i pensetę. Akurat mam na kupnie nowej pensety. Wygląda na taką ok. W pensecie jest ważne to, żeby te końcówki się dobrze stykały i żeby była precyzyjna. Zobaczmy, czy da się coś wyskubać nią. O, dosyć dobrze łapie. Dobrze łapie, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Na pewno będę jej używała i powiem wam co i jak, ale łapie włoski. Łapie włoski, to jest istotne. No i penseta gdzieś tam zawsze się przydaje. I fajnie, że jest takim opakowaniem z lusterkiem. Bardzo dobrze pomyślane. Dobra, prawie zaglądałam, ale nie zaglądałam. Patrzymy, czy mamy pierwszą rzecz na plus. Druga rzecz to jest krem CC Air Moisturizing UV Shield, czyli krem po prostu CC. Ragi,
Zostaw te muszelki, małe podnosi muszelki. Kremy CC, a kremy CC jeszcze jest kolor 03, czyli peach, czyli ma być jakiś brzoskwiniowy. Kremy CC to jest jakby następna generacja po kremach BB. BB to są takie blemish balm, które mają wyrównywać niedoskonałości, walczyć też z różnymi niedoskonałościami. A CC mają też color correcting, czyli mają w jakiś sposób dopasowywać nasze cery, zwalczać jakieś takie inne rzeczy. O, wiecie. SPF 50+ ma być i firma nazywa się Sweets Sweets. Made in Japan, czyli wyprodukowane w Japonii, firma Chantilly Co. Opakowanie wygląda dosyć dziwnie. Ten tu zgrzew u góry, nie wiem, nie chcę, bo to jest takie jakoś jasne, źle wygląda. Ten zgrzew u góry wygląda średnio interesująco, szczerze mówiąc, ale nie przekreślajmy tego. Fajny taki długi dozownik. I kolor, o, no jest rzeczywiście peach, czyli jest taka brzoskwinka, co w moim słowniku oznacza, że jest lekko, znaczy nie, w moim słowniku to tyle nie oznacza, ale jest taki lekko, no mocno peach, czyli będzie może fajny gdzieś tam pod oczy, do zakrycia jakichś zasinień. Jest dosyć mocny pigment na takie kremy. Praktycznie bezzapachowy. No i SPF 50. Taka konsystencja jak kremy BB, trochę takie tłustawe trochę. Ciekawe, ciekawe. Nie mówię nie, nie mówię nie. Dobra, kolejna rzecz. To jest opakowanie z kremu CC, czyli się nie liczy. O, kusi mnie. Kolejna rzecz. Co tam Tomek? Tomek krąży się, chce ci podejść. O, to jest coś ciekawego. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda fajnie. Peeling good. Peeling good, czyli jakby taka, że feeling good, ale peeling good, czyli coś peelingującego. Mamy coś, co wygląda jak wielki taki patyczek do ucha. Jest to czarny. Rozumiem, że ma to peelingować nas. Nic nie rozumiem, bo wszystko jest po japońsku, ale mam nadzieję, że w tej książeczce, którą dostaliśmy, jest więcej coś wytłumaczone. Tu jest jakieś takie duże opakowanie z czymś i rozumiem, że chyba ten patyczek do uszu, który nie jest do uszu, właśnie się w tym macza, a potem się nim gdzieś tak jedzie po twarzy i to ma coś peelingować, ale wszystko jest, każda rzecz jest po japońsku, ale jest to ekscytujące, ciekawe, nietypowe, nie znam. Super, a wyprodukowane jest w Korei, to jest napisane, że jest wyprodukowane w Korei, także fajnie. Trzecia rzecz. Wyciągam dalej. Coś dużego wyciągnęłam. Czwarta rzecz. Massage Jelly Pack. Och, nie umiałam się ten. Czy to jest pietruszka? To wygląda jak pietruszka. Znowu jest wszystko w języku, którego nie rozpoznaję po prostu początków i końca. Nie wiem, gdzie się kończy, zaczyna następne zdanie. O, że tak powiem. Support your skin conditioning to keep being a healthy and... Healthy and beautiful. Dobra, to jest... Dobra, nieważne. To keep being a healthy and beautiful skin. Dziwne zdanie. W każdym razie, massage jelly pack. Czyli rozumiem, że to będzie coś o żelowej konsystencji, co będzie do masażu pewnie naszej skóry, ale znowu trzeba będzie zajrzeć do tej książeczki, to zaraz zresztą zrobię i zobaczymy co, jak, bo nie ma oprócz tego przodu niczego więcej po angielsku i wszystko jest dobrze zapakowane i to jest wyprodukowane w Japonii. Także mamy już raz, dwa, czwartą rzecz, tak? I chyba to jest coś piątego. I to jest już wszystko po... w języku obcym, którego ten Made in Japan, wyprodukowane w Japonii. Tu jest jakaś instrukcja obsługi, że to się otwiera, wyciska, czymś nakłada, czy to będzie albo maska, albo jakiś krem, taką na logikę. Pewnie coś rozjaśniające i tak dalej i jest tutaj w nazwie Hollywood i w ogóle, i w ogóle. I to jest chyba tyle. Tak, to była ostatnia rzecz. Oprócz tego jeszcze mamy drobny chiński makaron w ładnym turkusowym kolorze i to jest koniec tego pudełka. Dobra, podsumowując i sprawdzając w ogóle, co jest to, bo nic z tego jeszcze nie wiemy. Mamy to, mamy krem CC, mamy jakąś tajemniczą rzecz, mamy te... do brwi, do wyrywania i to, coś dziwnego, peeling, raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy, z którego jakby każda rzecz jest tak naprawdę full size, nie mamy tutaj jakby takich mikropróbek z tego, co rozumiem, tylko wszystko w takim normalnym rozmiarze. No i zobaczymy jeszcze w tej magicznej książeczce, co tutaj jest w ogóle napisane. Najpierw mamy taki obrazek, takiej pielęgnacji, rozumiem, azjatyckiej. Szkoda, że nie ma nic do makijażu. O, zawsze lubię, jak jesteś do makijażu. Dobra, mamy tutaj wszystko wypisane. Profile Massage Jelly Body Mask. Czyli to jest maseczka dla naszego ciała, uwaga. To takie. Pump your body with your body. Aha, czyli używamy tego podczas kąpieli. Przedstawię dzisiaj. Jakieś różne
ekstrakty, które mają, przepraszam, ale zwieszam się, które mają nawilżyć naszą skórę, bo wiadomo, zwykła taka gadka. Czyli po umycia ciała bierzemy take two grape size amount, czyli jakby trochę tego produktu o wielkości dwóch takich tych winogron, i mamy to wmasować w naszą mokrą skórę, poczekać 2-3 minuty i umyć, zmyć jakby pod prysznicem. Czyli to jest maseczka taka 2-3 minutowa dla naszego ciała. Bardzo ciekawa sprawa, zupełnie nowość dla mnie, nie mam nic i nie miałam nic takiego nigdy w życiu. Tylko tak jeszcze jakby opalające, ale taką maskę, którą nakładamy na ciało i zmywamy, nie miałam. Bardzo jestem ciekawa. Szkoda, że nie ma, ile to kosztuje jeszcze podane w oryginalne. Sweet Sweet Moisturizing CC Cream. No czyli oczywiście krem CC. Aha, a ta firma Sweet Sweets to jest jakby siostra, tu jest napisane firmy Can Make właściwie, czyli innej takiej firmy azjatyckiej, którą znam i którą lubię. I co tutaj mam, jest napisane, ma być color correcting, czyli ma wyrównować nasz koloryt, jakby wyrównoważyć nasz koloryt skóry, ma wyrównywać nasze pory, nawilżać i ma być wysokim filtrem słonecznym SPF 50, neutralny kolor właśnie brzoskwiniowy, ma się dobrze blendowywać i dobrze rozjaśniać naszą skórę. Albo być też bazą pod makijaż, czyli pod inny jakby na przykład podkład. No, ciekawa sprawa. Pojemność nie jest za duża, ale to jest 30 gram, czyli jakby taka normalna do podróżowania. Tego jestem bardzo ciekawa, z tego jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz, Peeling Good Peeling Gel Kit, czyli jakby zestaw żelowy do peelingu. Ma odświeżać, rozjaśniać, dawać nam młodzieńczą skórę z delikatnym, podczas delikatnego peelingu. Z papainą, jakimś tam ekstraktem z cytryny. Aha, i tak, tym wielkim patyczkiem do uszu się to nakłada, czy coś takiego. Czekajcie, jeszcze sobie przeczytam i przetłumaczę, ale to jest to. After washing face, wipe any moisture from face with towel. Czyli najpierw mamy umyć i po prostu wytrzeć do sucha. Mamy otworzyć potem tę butelkę i włożyć ten patyczek do ucha, który nie jest do ucha, do tej butelki. No i delikatnie nałożyć... jakby w taki sposób, jak masujemy, czyli jakby robimy masaż limfatyczny, to w tych samych kierunkach. I nie nakładać na usta, nie na oczy, oczywiście. Wash gel with water i potem mamy to zmyć. Ale nie jest napisane, jak długo mamy to trzymać, jak długo mamy to robić, ani nic takiego, więc będę musiała poszukać gdzieś instrukcji jakby lepszych w internecie, ale nie jest napisane tak naprawdę, jak długo to trzymamy i w ogóle. Także tłumaczenie mnie nie satysfakcjonuje, ale sam produkt interesuje mnie bardzo. I Hollywood Orchid... To jest maska enzymatyczna Hollywood z enzymem z orchidei, z tego co tutaj widzę. Bla, bla, bla. No po prostu ma być maska, wyciska. To nie jest płach, jest po prostu taka wyciskana, że wyciskamy odrobinę. Nakładamy na twarz 3 do 10 minut. 3-6 minut dla delikatnej skóry, 7-10 minut dla normalnej albo tłustej. To jest ciekawe. I co ona mamy zrobić? Mamy mieć sobie enzymy, oczyszczać, nawilżać i w ogóle. No ciekawe, maska to maska. No i ostatnia sprawa to jest ten. Oczywiście te tweezers, czyli jak to się nazywa? Penseta tweezers, właśnie. No i właściwie tyle, że to są tweezers, jakieś high quality, bla, 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 bla. No i właściwie tyle. Tyle na dzisiaj. Niestety nie ma podanej wartości tych wszystkich rzeczy. Nie jest napisane, ile one kosztują normalnie i tak dalej, i tak dalej. A $29, czyli... Ile teraz dolar kosztuje? 3 zł? Nie mam pojęcia. No, ale nie wiem. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Nie mam pojęcia. Sprawdzę oczywiście na necie i może napiszę poniżej w tym filmie, czy to jest warte, ile to jest normalnie warte i jak to się ma do siebie. Z pewnością jestem zainteresowana tym pudełkiem. Z pewnością produkty są dla mnie czymś nowym, są zaskakujące, ciekawią mnie, chcę ich użyć. Jeżeli macie ochotę zobaczyć czegoś, test albo w ogóle, to dajcie mi znać, to zrobimy jakiś test na kanale. Link do pudełka oczywiście będzie na dole pod tym filmikiem. No i dajcie mi znać, co myślicie. Ja jestem, nie jestem jakoś mega porwana, nie jestem zachwycona i powalona na kolana, bo $29 to jest dosyć dużo, ale jestem zainteresowana. Na pewno to jest coś nowego, a od takich pudełek tego typu właśnie oczekuję tego, żeby dostarczały mi jakieś rozrywki, żeby to było nowe, interesujące, nieznane dla mnie, żeby to nie było jakieś odgrzewane kotlety, które znamy od lat.
tylko żeby dostarczało jakichś ekscytujących nowinek kosmetycznych. Także chyba sumarycznie jestem na tak, aczkolwiek nie jestem powolona na kolana. Dajcie znać oczywiście, co myślicie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa, pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!